witam was, ja, Mr. Zupałkę, w kolejnym odcinałkę z gry XCOM Chimera Squad, odcinek czwarty, więc wiem już, jak mamy zrobić ten zespół terenowy. Trzeba tutaj kliknąć ładnym plusikiem, więc zakliknijmy tutaj. Są trzy typy zespołów terenowych: bezpieczeństwa, finansowe i technologiczne. Każdy odpowiada za inny zasób. Możesz je ulepszać, żeby zwiększyć wartość dochodu oraz odblokować inne efekty lub zmienić typ zespołu. Za zespoły terenowe płaci się informacjami, a ich cena rośnie, gdy tworzysz i ulepszasz kolejne zespoły tego samego typu. Okej. I wyskoczyło mi coś, czego nie widzę. Wybierz typ zespołu terenowego, który chcesz. Finanse. Okej. Więc kredyty, informacje, Alerium. Dobra, weźmiemy informacji. Zgadza się. Zdolność ulepszania zespołu terenowych do rangi drugiego i trzeciego odblokowuje się dzięki projektom montowni. Okej. Więc potrzebuję w montowni coś zrobić. Zdolności zespołu terenowych są już dostępne i można ich używać na mapie miasta. Czujność jest gotowa od razu. Za jej pomocą można zmniejszyć niepokoje w wybranej dzielnicy. Bardziej unikalne zdolności zespołów terenowych można odblokować, ulepszając i kupując więcej zespołów terenowych. No dobra, więc odpalamy czujność. Zmniejszyliśmy niepokoje. Teraz możemy zrobić coś tutaj. Targ zbieraczy przypomina zaopatrzenie XCOM, ale znajdujące się tam przedmioty są o wiele rzadsze i potężniejsze. Targ jest dostępny przez jeden dzień i wyłącznie po wykonaniu misji z nagrodą targu zbieraczy. Okej. Odblokowaliśmy targ. Over a dozen were injured today before 3-1 PD could break up protesters clashing outside the starport. Commissioner Maloof condemned the fighting. Of course protesters should speak their minds. We want to... Hello, Chimera Squad? I'm the proprietor of the Viper's Nest. A humble establishment in the fringe. As I'm sure you know, dangerous tech from the Advent days still turns up from time to time. The city pays well to anyone who turns it over, so I hire a network of scavengers to find this stuff. Oh, and I occasionally hear of opportunities that may interest you. If I do, I'll be in touch. Informacja to jeden z trzech zasobów potrzebnych rewindykacji. Wydaje się go na kupowanie lub ulepszanie zespołów terenowych na mapie miasta, a także na zakup egzotycznych przedmiotów na targu zbieraczy. Okej. Okay. Induktor mobilności. Sztucznie pobudza układ nerwowy, dzięki czemu agent może działać szybciej w stresujących sytuacjach. Strzelanie do celu bronią posiadającą tu ulepszenie uruchamia celownik holograficzny. Sojusznicy otrzymują premię plus 15 do celności, gdy strzelają do celu, który jest dzięki niemu oznaczony. Okej. Okay. Możemy kupić. Dobra, więc jakieś tam zakupy sobie zrobiliśmy. Szkolenie jeszcze trwa. Nie mamy... Ukryty cel frakcji, jeden dzień. Czyli co, został mi jeden dzień, żeby to zrobić? Dobra, zróbmy to po prostu. Ta dzielnica jest celem aktywnej operacji wroga, ale wiemy za mało, żeby ją przerwać. Gdy operacja jest aktywna, niepokoje w tej dzielnicy będą rosnąć. Ukończenie misji tropów przyspieszy nasze śledztwo i da nam wcześniej możliwość przerwania operacji wroga. Okej. Dobra. Zagrożenie bombowe i wywiad. Niestety masz tutaj ranę, ale nic z tym fantem nie mogę w tym momencie zrobić. Więc lecimy na misję.
Target device spotted. Shut it down. Tak jest, panie szeptaczu. O Jezu, wszędzie jest nieładnie. Dobra. Zephyr, Rubin, Rand i szprycę wrzucimy tutaj. Wbijamy. Wszyscy są agresywni. Strzelaj. I teraz oby się udało z tym krytycznym. Kurde, przeżył. Dobra, chować się. Okej, musimy rozbroić bombę w ciągu 4 tur. Nic, jakby do teraz do tego tematu podejść. Dobra, więc bombę mamy z głowy. Żebyśmy się gdzieś schowali ładnie. A żeś blisko podszedł. Wstydu nie masz. Let me try again. Co robisz? Co robisz? Już się wykrwawiam? Nie za szybko? Ja mówię, że za szybko. Dobra, ustabilizujmy go. I strzelaj. Trafiliśmy jakimś sposobem. Byłem przekonany, że się nie uda. O nie, o nie, o nie. Co robisz? Co tu się o... Dobra, idź bezwładni. Co tam się oddiwania? No oczywiście, że krytyczne, oczywiście, że krytyczne. Co ja mam tu zrobić? Tak się zastanawiam. Okej, okay, czyli po jednym ciosie on wypuszcza... No ale kolejną ofiarę sobie znalazł. Idź zabij tego żołnierza. Chociaż nie wiem, czy uda nam się, bo chyba ma pancerz jakiś. Okej, okay, ale udało się nam go ogłuszyć, więc nie będzie stanowił on już tutaj problemu.
could not arrest the hostile. Spaduwa pytanie, spaduwa. Okej, no to został nam ostatni do obezwładnienia. Subdued hostile. Ocena dobrze. No, ja bym tego tak nie nazwał. Zdecydowanie za dużo energii poświęcam na obezwładnianie ich zamiast po prostu ich zabijanie. Okej, ale zmniejszaliśmy tutaj o niepokoje. Matka chrzestna została wyleczona. The high quality of Grey Phoenix leadership is what keeps their people loyal. Disrupt their chain of command. Without leaders, their lower ranks will be more willing to talk. Dobra. Da się to załatwić. Kontynuujmy. Nowy rekrut, jak najbardziej. Okej, okay, przemieszczanie. Kolejny chyba taki, który walczy wręcz, to tak... Mamy tą Zephyrę. Claymore. Materiały wybuchowe, rażenia obszarowe, wejścia. Psionika, wzmacnianie sojuszników, ataki umysłowe. Weźmiemy ciebie. This is where the city stashed us. Hey, Shelter. It's not so bad. I don't need my psionics to tell you're lying. Not lying, just morale building. I'll make do. Anything good to eat? I saved some chili for you. The red bowl in the fridge. Now that's morale building. Cool. Mamy kolejnego rekruta. Bardzo mnie to cieszy. Matka chrzestna została podleczona. Cherubin. Okej, chyba tylko jedno. Tak, mam tylko jeden slot, więc nie mogę dwóch naraz brać. Do leczonka. Awans mamy gotowy. Odświeżenie. Gremlin leczy wszystkich sojuszników w punkcie wejścia, przywracając im dwa punkty. To dobre jest, to jest dobre. Przy kolejnych wejściach, gdzie są misje, gdzie jest kilka wejść, to jak najbardziej to nam się może przydać. Nowe przedmioty w zaopatrzeniu. Pociski usypiające. Pewnie. Przynajmniej wtedy będę mógł ostrzeliwywać, a nie bawić się na odległość. Dobra, weźmiemy sobie matkę chrzestną. Ty masz ranę, więc cię zostawimy i weźmiemy Bunkra z nami. Na jego pierwsze rodeo. Ty w sumie nie masz przedziału rand, więc możesz pomóc tutaj w tej montowni. Bo na razie do szkolenia cię nie możemy wrzucić. Zbrojownia. Zobaczmy, czy coś możemy wam tutaj dać w wyposażeniu. Masz włókno. Trzymaj. Przyciski usypiające. Nie mam nic więcej, co mógłbym rozdać na razie. Czyli co? Misja. Chroń niezabezpieczony serwer. Albo zróbmy najpierw niebieskie. Increased today as Muton protesters arrived with what appeared to be clubs. Artisan Glorva of the Shipworkers League bristled at the suggestion. These are tools for fixing starships. They are spiritual implements, not weapons. A leaked video from Earth Above All seemed to urge escalation.
If they swing at you, it's their ticket back to prison. Wear thick padding, provoke verbally, and make sure it's on camera. More as it develops. Channel 37, Celio Dash reporting. Dobra. Lecimy do tej misji, bo tutaj to śródmieście jest bardzo zaniepokojone. Poziom trudności misji trudna. Si. Lecimy z tym składem. Lecimy zrobić porządek. Gray Phoenix compromised a server in the city archives. They used it to route high-level communications. 3-1-PD caught on, but Gray Phoenix knows they caught on. And they're here to erase that server. I didn't catch most of that, but... we're here to save a friendly computer? That's exactly it, actually. Oh, good. The training did sink in. Dobra, tryb wejścia. Ile mamy trybów wejścia tutaj w ogóle? Jedno z trzech. Pierwsza jednostka wchodząca tym wejściem otrzymuje na czas starcia plus jeden do pancerza. Broń ostatniej jednostki wchodzącej tym wejściem zostanie wyłączona. Wzmocnienie refleksu. Wszystkie wchodzące tędy jednostki otrzymają 25 do obrony na następującą liczbę rund. Dobra. Bunkier niech tam wlezie. Tutaj matka chrzestna, szpryca i zefir na końcu. I weźmiemy główne drzwi jako pierwsze. Rozpoznamy się tutaj w terenie. We're heading in. Breach! 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 No dobra. Jesteś agresywny. Więc musimy się ciebie postarać chociaż pozbyć. Pokażesz mi, czym jest atak alfa, czy nie? Pozwala oddać strzał podczas wejścia i uzyskać premię inicjatywy. Tak. Nieprzytomny. Błagam cię, postaraj się trafić. Yeah! Dobra, nie widzę kolejnych agresywnych. No dobra, to co? Zaczynamy akcję. Trzech tutaj się ostało. Weźmy go, obezwładnijmy. I teraz tak. Okej, jesteśmy w stanie trafić. Spróbujmy. Co robisz? Lizu robisz? O, całe szczęście, pudło. Całe szczęście. Julia, wiedziałem, że będzie robił lizu. Byłem tego przekonany. Dobra. Idźmy mu przywalić. Dezorientacja. Co robi dezorientacja? Nie jestem tego przekonany. Okej, nie jestem w stanie dobiec wystarczająco, żeby go ogłuszyć. Więc podejdźmy kawałek. Kurde, w sumie mogą użyć przemieszczenia. Trochę zepsułem. Zróbmy przygotowanie. Teraz ty też nie sięgniesz. Ale tobą mogę spróbować strzelić. Więc podbiegnij. Pudło! Okej, co robi ta dezorientacja? Zmarnował turę po prostu? Nie.
ale spudłował. Cool, cool, cool. O to nam chodziło. Możesz poczekać. Idź mu przywal. Cool. Dobra, pierwsze wejście nam poszło bez żadnych ofiar. Zobaczymy, czy uda nam się to kontynuować. City Archives has a lot of irreplaceable artifacts. So, you know... Test the limits of the post-war insurance industry? Let's go with not that. Okej, mamy jedno bezpieczne wejście. I myślę, że wszystkich tutaj wrzucimy. Dobra, wbijamy. Okej, stąd nie widzimy żadnego agresywnego na dobrą sprawę. Chyba, że wchodząc z tym wejściem po prostu nikt nie stał się agresywny. Nie jestem jeszcze do końca pewien po prostu jaka jest mechanika tego. Dobra, strzelaj. Strzelaj. Dobra. Idź dobij tego pana. Jeden pyton, jeszcze jeden pyton. Coś jeszcze? Ktoś jeszcze? Dobra, czyli tylko dwóch ich zostało. Bez tragedii. Musimy zebrać też dowody. Co by tu teraz? Jakby do tego podejść? Idź tutaj. A który jest teraz w kolejce? Który pyton? Ten jest w kolejce. Zabić go nie zabijemy i tak. No dobra, ale oddajmy strzał. Nie był to dobry strzał. O nie! Stąd nie mamy prawie w ogóle szansy na trafienie. Przetransportujmy się. Nice! W ogóle jak to fajnie wyglądało! Co tu się teraz przed chwilą wydarzyło, ja się pytam. Dobra, został nam jeden pyton. Niestety dobić go nie dobijemy. To, on nawet nie ma takiej szansy, nie ma aż takiego przebicia. Dobra, przewalmy mu raz. Dobra. Wykonajmy to zadanie dodatkowe tutaj. Pojemnik, skład kontrabandy. Okej. Chowaj się. Dwa obrażenia. Bez tragedii. I teraz go uśpiliśmy. Dobra. Dwa pierwsze wejścia zrobione. Czas na ostatnie. You're nearing the server. The 31 PD reports a data purge.
Looks like Grey Phoenix is wiping it manually. Ready to punch a few nerds. Dobra. Zaraz ogarniemy tutaj jakichś nerdów. Dobra, więc szpryca na pewno odda celny strzał. Wbijamy. Dzień dobry. Chciałbym porozmawiać o, nie wiem, Squarespace. Nie ma agresywnych, ale mamy szansę na 100% atak. Krytyk nawet wlazł. Gdzie ty? No nie dziwię się, że spudłowałeś, jak strzelałaś w prawo. Nic dziwnego. Tam widziałem paladyn? Leć Zephira. Nice. Paladyn? Takiego typa jeszcze nie widziałem. That's the server. I stopped them from wiping its data. Dobrze, postaram się. Dobra, idziemy ciebie obezwładnić. Nie ciebie, ale ciebie. Z tej pozycji. Kto teraz? Matka chrzestna. Tutaj już nikogo nie ma. Mogę jakąś beczkę tu zestrzelić, ale raczej nie chciałbym tego robić. Mogę tym rozpryskowym obu trafić? Mogę. To tak zróbmy. Kurde, pudło! No dobra, ale na szczęście nie zranili nas za bardzo. Kto teraz? Teraz ty. Zaraz ten legionista będzie wchodził. Zamieńmy się miejscami z nim. A, tego się nie spodziewaliście, co? Czekajcie. Czy ja mogę bezpiecznie tego użyć, czy trafię w matkę? Nie, no w matkę trafię chyba. Ale może spróbujemy? O nie, dobra, niechcący. Be gone. Niestety krytyk. Zephira, weź, idź, zrób tu porządek. Szpryca. Leć. Dobra. Matka chrzestna, trzeba cię schować. Przede wszystkim. Pudło!
No, lecimy. Draśnięcie tylko. Co robisz? Co robisz? Co robisz? Ale jaki delikatny głos ma na taki wygląd, co? Stop moving around. Cover me while I reload. Dobra, sprintuj. Czy mam tutaj coś do leczenia? Powinienem mieć coś do leczenia. Mam nadzieję, że jeżeli wyleczę się jeszcze w trakcie misji, to nie dostaniemy jakichś dziwnych ran. Ale nie jestem przekonany, że ktoś ode mnie ma coś do leczenia. Szpryca powinna mieć. Okej. Ochrona. Let the high-tech spray do its work. I needed that. Nice. O to mi chodziło. Dobra, możesz wartować. A my kończymy tą misję. Trójeczka. Kunic. Ranny, lekko ranny, ranny. No i super. Nie dostaliśmy żadnej nowej blizny. 11 pojmanych wrogów. Super. Super wynik. Do takich wyników aspirujemy. Dobra, niepokoje zmniejszone, zdobyliśmy informacje, alerium, kredyty. Skończyliśmy szkolenie odporności, więc Herubin już jest zdrowy. Cool. Dobra. Mamy dwa awanse nowe. What do you mean you have no hobbies? The work keeps me busy. Yeah, but what helps you unwind? Don't follow. Wow. I've only been alive for 5 years, and even I know that's unhealthy. What if I told you my hobby was bluffing at cards? I thought... Oh, I get it. You practice all the time. With everybody. Can you teach me how to bluff? Find me some cards. Kurde, podoba mi się, że są bantery między postaciami. Awans. Ostatni bastion. Jeśli matka chrzestna nie ma ran i odniesie obrażenia mogące wywołać krwotok, zamiast tego zachowuje jeden punkt życia versus wypłoszenie. Ostrzeliwuje wroga i zmusza go do zmiany pozycji. Strzał nie zadaje obrażeń. Nie. Bierzemy to. Zefira. Blokada. Zefira atakuje przeciwnika, który wchodzi w zasięg walki, wręcz lub nim atakuje. Co? Okej. Wrażliwe miejsce. Ataki wręcz, które zadawałyby zabójcze obrażenia, zamiast tego pozbawiają wrogów przytomności. Ataki wręcz zadają plus jeden obrażeń. Jak najbardziej. Dobra. Szkolenie zakończone. Rand ma ranę, niestety. Akceptuj. Mamy jednego bezczynnego agenta, to możemy go... Nie, no, nie ma sensu go przypisywać do montowni. Ale na patrol możemy go wysłać. Po kredyty. Herubin. Herubina. Zefirę wyślemy. Tak. A Herubina dodamy tutaj do naszej ekipy. I tu będziemy kończyć nasz odcinek. I się spotkamy w kolejnym. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Jeżeli tak, to oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Zapraszam was również do Discorda, link znajduje się w opisie, gdzie można zawsze ze mną więcej sobie porozmawiać. A ja teraz się odmeldowuję, do zobaczenia. Bye bye.